dzień dobry, Natalia Włodecka. Dobra, jeszcze raz. Dobrze właśnie było. Dobry wieczór, Natalia Włodecka, jest z nami Andrzej Żurom-Żuromski. Cześć Andrzej. Żyję, jest ciężko, szczęka boli, ale żyję i robimy wywiad. Patrz, szczęka boli, a się uśmiechasz mimo to. No bo ja się śmieję sam siebie, wiesz. Ja trzeba też podchodzić, ja mam 44 lata i podchodzę do tego, że zrobiłem największy błąd, jaki mogłem zrobić, co mi trenerzy mówili. Ja wiedziałem, jak Tomek się zachowa. Tomek nie ma wydolności, żyje melanżem, czyli musiał zaryzykować i ruszyć na mnie w pierwszej rundzie, a ja miałem się tylko bronić, kontrować. On by się wystrzelał, ja bym w drugiej rundzie wygrał. Na 99% jestem tego pewny, bo by nie miał po prostu, rąk by nie miał siły trzymać. A mi coś się w głowie przestawiło, że chcę się pokazać, że nie jestem jakimś lamusem, że uciekam, tylko poszedłem z nim na wymianę. Jeśli ja bym go trafił, to ja bym wygrał. Okazało się, że zajebiście mu wszedł. Muszę zobaczyć, czy z góry, czy tak z boku mi na brodę. I tak jak Jackiewicz Kazika zgasił, to mnie. Ja na nogach jakoś tam ustałem, ale już naprawdę już był mocny cios. Nie? No głupi jest, znaczy nie to, że jestem głupi. Głupio zrobiłem, że poszedłem na wymianę. Poniosły mnie emocje, byłem zupełnie inaczej trenowaliśmy. I wiadomo, trenerzy, słusznie pozdrawiam, mieliście rację, że mnie poniosło, no, ale takie są sztuki walki. Nie? Trzeba zachować chłodną głowę i to umieją zawodowcy. Czasami im się nie udaje, a co dopiero taki amator jak ja przygód freakfightowych, nie? Myślisz, że to te emocje związane z twoim po prostu, no, debiutem tak naprawdę tutaj spowodowały... Nie debiutem, ja już walczyłem z antykonfidentem. A no tak, przegrałeś, no ale wiesz. Ale nie, ale przegrałeś, powiedziałem, dobrze, że wróciłeś do tematu, ale przegrałem z gościem, który ćwiczy 7 lat MMA i ja przegrałem w stójce, a nie, przepraszam, w parterze, a nie w stójce, więc to żaden wstyd z gościem wygrać to 7 lat i wygrywał turnieje Alma, więc jakieś tam hejtery mogą się śmiać, ale słuchaj, ćwiczcie sobie 3-4 miesiące MMA i wyjdźcie z gościem, który ćwiczy parę lat i jeszcze wygrywa turnieje. No, nie waga zawsze robi to, tylko technika, wydolność, siła i chłodna głowa, czego mi dzisiaj zabrakło. Słuchaj, czy zobaczymy cię w kolejnym wydaniu już jako zwycięzcę, jak czujesz? Ja będę robił wszystko, mam podpisany kontrakt na 4 walki i mam nadzieję, że to się wszystko jakoś tam w mojej głowie poukłada. Będę jeszcze ciężej pracował. Na razie mogę to je powiedzieć, bo o tym nie mówiłem, powiedziałem, że powiem to pod walce. Ja w ogóle nie byłem dopuszczony do walki. Wyszedłem na własne ryzyko, pokażę badania. Nie chciałem o tym gadać wcześniej, bo mówili, a tam gada coś. Naprawdę nie jest fajnie, nie? Ja mam cały bębenek rozwalony, mam problemy z sercem po COVID-zie i wszyscy lekarze, 3 różnych niezależnych lekarzy napisało pismo, że nie mogę być dopuszczony do walki, więc świadczy o tym, że mam jakiś, uważam, dobry charakter, że wyszedłem na własne ryzyko, bo to nie są śmieszne badania. Jeśli ktoś pisze w badaniach krwi i w innych, że mam stan krytyczny i powiedział, że powinien być w szpitalu, a nie walczyć, a ja wychodzę do walki, to albo świadczy o mojej głupocie, albo o tym, że w sposób nie chciałem się pokazać jako lamus, tylko wyszedłem do walki. Więc teraz mogę wam powiedzieć, że też kondycyjnie, tam siłowo i tak dalej, coś we mnie siadło po tym COVID-zie i niestety wszystkim mówię, żebyście uważali, bo potem się pokazują się artykuły, że dany pływak, dany piłkarz, dany ktoś umarł z przyczyn nieznanych. To są właśnie to, że po COVID-zie, że zamiast odpocząć, to się rusza do ostrych treningów. I to mi lekarze odradzili. I to były świeże badania. Ja o tym już wiedziałem w poniedziałek. Powiadomiłem Marcina i Darka, ale oni powiedzieli, wiadomo, że to jest moja decyzja, nie? I potem zrobiłem następne badania, EKG serca. Wyszło bardzo źle. Matka przerażona. Mam też, jestem ojcem 2 dzieci, więc nie można powiedzieć, że zaryzykowałem życie, nie? Ale w sensie, tak jak mówię, ci ludzie na Ukrainie, macie tą koszulkę, giną codziennie, walczą, a to jest taka mała kropelka, że ja po prostu wyszedłem do walki, bo skoro się umówiłem, tyle czasu ćwiczyłem, to powiedziałem, wyjdę, nie? I może to też zaowocowało tym nokautem, bo to ucho mam rozwalone całe prawe. Ja cały czas chroniłem, a zostałem znokautowany z lewej strony, bo ja cały czas tą prawą chroniłem. No, wszedł cios Tomkowi, poszedł mi na wymianę. Jeśli ja bym go trafił, myślę, że ja bym go znokautował. To była typowa uliczna, szybka walka i myślę, że pokazałem się z dobrej strony tak samo on, bo nikt tutaj nie uciekał, nikt się nie cofał, tylko cały czas była akcja, nie? No tak chyba, kto zna się na sztukach walki, to przyzna. A po prostu trafił mnie, nie ma kozaków, no, jak wejdzie akcja na brodę, czy na punkt, czy na wątrobę, trafił mnie centralnie na brodę i mnie ścięło, nie? No powiem ci, byłam zszokowana, że tak szybko się to wszystko zakończyło, tym bardziej, że widziałam twoje postępy, widziałam, że naprawdę zaangażowałeś się w treningi. Powiedz mi, czy teraz będziesz bardziej odpoczywać, żeby zagoić te wszystkie rany? Ja muszę i też przez te oczywiście covidowe pozostałości? Ja muszę odpoczywać, bo mi to lekarze, więc teraz na pewno odpoczywam, porobię badania. No skoro mam 44 lata, a pierwszy raz w życiu mi wychodzą badania, że mam stan krytyczny, no to o czym my gadamy? Ja jestem przerażony, bo ja nie wiedziałem, że mam taki organizm. Powiedział mi po prostu lekarz jeden, drugi, że ja powinienem po COVID-zie odpoczywać, a jak ja pojechałem na obóz bokserski, zrobiłem 11
Ja zrobiłem pan 45 treningów po COVID-zie, a ja powinienem odpoczywać. Ja sobie nie zdawałem sprawy, bo ja tam olewałem te, wiesz, walisz szczepionki, wszystko, nie jestem zaszczepiony, ale ja wykończyłem swój organizm. Ja parę dni temu miałem jakieś zawroty głowy i tak dalej. Jeszcze ten głupi odruch, apeluję do wszystkich, słuchajcie, jeśli nie mówię o tego mojego GSP, bo to jest jeszcze mało lat wybujany, zrobił co zrobił, ja to nie będę komentował, bo ja też nie przyszedłem tutaj walczyć, tak jak ci inni, przed kamerami, tarzać się gdzieś pod sklepami, tylko jeśli podejmujemy się walki w oktagonie, to zróbmy to w oktagonie, tak jak dzisiaj to trwało. A można każdego uszkodzić, zrobić komuś problem, no i on mi zrobił, bo mi po prostu tak trafił, że mi całe ucho, błona bębenkowa pękła i ja też do walki nie powinienem wychodzić, bo to też grozi utratą słuchu na prawe ucho. Ja cały czas mam problemy, miałem wychodzić w kasku też, bo to jest dla ciebie nowość. Była umowa, że wychodzimy w kaskach z Tomkiem, jako jedyni freakfighterzy. Tomek powiedział, że nie będzie żadnym kasku wychodził. Mogłem odmówić walki, wyszedłem bez kasku, nie? Dlatego tak szczelnie to ucho chroniłem, bo ja nie jestem głupkiem. To są jakieś tam pieniądze, ale zrobię się ma jedno, ja nie chciałem stracić słuchu na prawe ucho, a lekarz powiedział, panie, dostaniesz pan jeden czy dwa razy, możesz być pan głuchy na prawe ucho, nie? A no to po co takie rzeczy ryzykować? A jednak, no stało się jak stało, nie ma co jej filozofować. Wygrał lepszy, trafił, chwała mu, tyle, nie? Powiedz mi, jakbyś mógł cofnąć czas, czy podjąłbyś się tej walki, czy jednak byś zrezygnował? Nie, tak, bo ja byłem nastawiony, że chcę to zrobić, żeby nie gadali, tylko ja znam swój charakter, że chciałem się pokazać. Pokazałem się, cały czas była akcja z jego, z mojej strony, nie było żadnego cofania. Tak, podjąłbym się, bo jeśli coś się zobowiązałem do tej organizacji akurat i ćwiczyłem ciężko, trenowałem, to po prostu wyszedłem do tej walki i mogła się różnie skończyć, mogła się ruszyć, wiesz, różnie. No po prostu przegrałem, wszedł jeden cios, ja nie przegrałem, że dostawałem cały czas bęcki. Wszedł jeden cios, który mnie ciężko trafił i tak jak Jackiewicz powiedziałem z Kazikiem Kartę Klimat. No też trafił, ten chciał walczyć, latał po całym ringu. Na tym polegają sztuki walki i boks. No trafi się w brodę, trafi się na wątrobę, trafi się gdzieś. Jest koniec walki, tak było w moim przypadku. Wszedł jeden cios, tak zwany lucky punch. Ja też mogłem zrobić lucky punch i by było po ciku. On trafił, wygrał. Nie ma to w ogóle dwóch zdania, się będę tłumaczył. Słuchaj, czy w kolejnej walce dasz sobie taką lekcję właśnie pokory, spokoju, żeby zrobić jednak tą taktykę? Będę się starał, ale to przecież prawdziwi zawodowcy mają z tym problem, a co dopiero ja. To łatwo wszystko się mówi, jak się nie walczy. Ktoś tam przed komentarzem komentuje przed internetem, zrobiłbym to, zrobił tamto. Nie, walka się toczy i trzeba mieć chłodną głowę. Jak cię poniosą właśnie, mnie poniosła wymiana, nie? Mówię, a co tak sobie pomyślałem w głowie, co będę stał jak jakiś lamus, on będzie mnie tam punktował i się będę zagardą. Nie, pójdę z nim na wymianę. I była ta wymiana. No i zły jestem, bo cały plan taktyczny z trenerami, którzy żeśmy ustalili, wiadomo jaką ma wydolność. Melanżuje, nie dotrwał, w drugiej rundzie by nie miał siły. I to miał cały plan. A ja się mi coś się w głowie poprzestawiało, ruszyłem z nim tak samo jak on ze mną i no i skończyło się jak się skończyło. Ale wiesz, też nie może być dla siebie taki ostry sam fakt, że jesteś tutaj, że podjęłeś nie, się ja tego. Jestem, bo słuchaj, po co się ma trenerów? Albo chodzisz na lekcję angielskiego dobrego, kurde, kolesia od angielskiego i on cię uczy angielskiego, albo chodzisz, ćwiczysz, nie wiem, do powiedzmy Kasparowa, który jest mistrzem szachów. Po coś są nadani nauczyciele w danych sportach, czy profesorowie, żeby się od nich uczyć. Jeśli dany trener mi mówi, rób to, rób to, drugi tak samo trener mówi, a ja początek taki miałem dobry, że to robiłem, bo unikałem, przyjmowałem, oddawałem, on był zdziwiony, a potem idę na wymianę, co oni mówili, żebym nie szedł z nim na wymianę, czyli złamałem to wszystko, co mnie uczyli. No i jestem zły na siebie, co mam powiedzieć. Wiesz, trzeba się uczyć na własnych błędach, prawda? Chyba nawet sam to kiedyś powiedziałeś. Dokładnie, jeśli cały czas ludzie uczą i są pełni pokory, tylko jakiś zarozumialcy nie uważają, że nic się nie dzieje i tak dalej. Tak, przegrałem przez swoją dzisiejszą głupotę, że poniosłem akcję, chciałem się pokazać i go chciałem znokautować, idąc na wymianę. Okazało się inaczej, on mnie trafił i wygrał walkę za służenie. Słuchaj, odpoczniesz, wrócisz silniejszy, pełniejszy energii i tego ci życzę właśnie. Tak, najważniejsze jest to, żeby Putin przerwał teraz operację na Ukrainie, żeby ludzie nie ginęli. To jest najważniejsze, tylko taka koszulka, może jakieś tam za mocne przesłanie, ale uważam, że to jest tragedia, że w tych czasach takie rzeczy się dzieją, że pozwalamy na to jakieś tam sankcje śmieszne i tak dalej. Nie, powinno być to szybko skończone i tyle, nie? A moje zdrowie, to wam powiem, mam nadzieję, że jeszcze tam zobaczycie mnie w oktagonie i mam nadzieję, że w końcu tą walkę wygram. Na razie mam dwie porażki, ale nie jestem jedynym zawodnikiem w Polsce czy freefighterem, który ma dwie porażki, więc też no to podchodzę do tego z pokorą. Popatrz na przykład na Bonusa, on się nie poddaje. No to i Bonusa bardzo mam, mówię, że mam jakąś tą psychikę, że cały czas walczy, no ale dzisiaj wyszedł z gościem, no żal mi z jednej strony go, nie? Bo wyszedł z gościem, który tak naprawdę w ogóle nie ćwiczy, melanżuje jakieś tam, a wygrał z nim, a myślałem, że Bonus teraz wygra, nie? Chociaż Damiana Nagane bardzo lubię, pozdrawiam, gadaliśmy sobie tutaj w szatni, ale jeśli gość ciężko trenuje, pokazuje i cały czas walki przegrywa, coś jest w tej głowie, Bonus kiedyś mówił, Bonus ze mną przegrał w punchdownie, nie? Może będę walczył z Bonusem, bo ktoś tam powiedział, że skoro wygrałem w punchdownie, to może rewanż by był, nie? Ale Bonus też potem ze mną przegrał w punchdownie, bo akurat tą walkę wygrałem, bo po prostu łamał reguły, bo odrywał nogi od tego, tylko to uderzenie było mocniejsze. Ale Bonus, to pozdrawiam, fajnie, słuchaj, rób swoje, ćwicz, ważę, że ćwiczysz, co mam powiedzieć? No to jest jego życie, jego prywatne historie. Przegrał, nie wiem jak się z tym czuję, pewnie źle. Ja też, tak jak ja też dzisiaj przegrałem, ale to jest moja druga walka przegrana i nie ostatnia, to najważniejsze. No, mam nadzieję, tak, lata lecą, myślę, że tak jak Misiek pokazał, że może
można jeszcze i myślę, że przez te dwa lata jeszcze tam z 2-3 walki zrobię. Jeśli bym wszystkie przegrał, to wam uczciwie mówię, to po prostu odchodzę, bo się tego nie daje. A jeśli okaże się, że wygrywam, to znaczy, że to po prostu były moje błędy tutaj. Nieprzygotowanie w pierwszej walce, a w drugiej poniosły mi emocje głowa. Trzeba mieć chłodną głowę, to wszystko, nie? Mi się wydaje, że po prostu musisz odpocząć, zregenerować się i na pewno wrócisz już wtedy ze zwycięską głową u góry. Dziękuję ci za dobre słowo, mam taką nadzieję, bo bym to nie wierzył, to bym po prostu dalej nie walczył, nie próbował, ale życie mnie nauczyło walki na różnych płaszczyznach, a tym bardziej w oktagonie, co dzisiaj pokazałem, bo nie byłem tak zwanym bitym chłopcem, że się cofałem i przegrałem walkę przez to, że byłem bity, tylko wygrał lucky punch, chyba to każdy, co się na sporcie wie i to przyzna, że ja nie zostałem tak zwany oprawiony przez Tomkaczika i tylko się broniłem i dostawałem cały czas baty, tylko po prostu mnie trafił, czego powiedziałem uczciwie, mu gratuluję. Wygrał tym sposobem, proste. No nic, gratulujemy w takim razie zwycięzcy i pamiętaj, nie podawać się, do zobaczenia na kolejnym wywiadzie. Może chcesz kogoś pozdrowić? Zakończę tutaj, macie, bo mam tutaj, widzisz, jeśli widzicie, co to jest napisane, widzisz? W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do końca. Tu bardziej chodziło o rodzinę, o pewne rzeczy i tak dalej, a tak samo w sporcie. Więc nie ma co się poddawać, trzeba robić swoje, bo jakby dany sportowiec czy jakiś tam freak fighter raz coś tam zrobił, przegrał, drugi raz i się poddał, to już dalej by nie osiągał, a to chodzi o to, o motywację. Ja schudłem, czuję się zajebiście psychicznie, fizycznie, idę do przodu, mam najlepszą kondycję od chyba 15 czy 20 lat i ja się czuję już zwycięstwo. A że przegrałem walkę, no po prostu przegrałem. No i ja to nie będę opowiadał jakiejś historii, bo bym był fałszywy, że o Jezu, mogło być tak, nie? Chodzi, dużo czynników było w głowie, ale też no, trafił po prostu, wygrał, tyle. No nic, dziękuję ci za wywiad i do zobaczenia. Miłego wieczoru, trzymaj się. Trzymaj się. Cię miło widzieć, trzymaj się. Ciebie również. Pozdrawiamy.